Banha po kąpieli. Czyściuteńka. To jest tak grzeczny kotek. Naprawdę, ona oczywiście chce wyjść z tej kąpieli. Nie to, że stoi tak potulnie. Muszę ją jedną ręką przytrzymywać. Ale naprawdę, no po prostu bajka. Nie wyobrażam sobie takich czynności przy kocie, który tego absolutnie sobie nie życzy. Także teraz Majunia jest wyprana, wykąpana. Dzisiaj w ogóle lepiej wyglądała, co mnie zawsze napawa nadzieją pewną, że to te czynności dają rezultat. Dzisiaj pyszczek lepszy i łapki lepsze, wszystko było lepsze. No ale wykąpałam zgodnie z zaleceniem. Jutro idziemy do kontroli, no i zobaczymy, będziemy się zastanawiać, czy coś z tym jeszcze można zrobić. Ale wydaje mi się, że oprócz wzmacniania odporności kota, to nic nie można zrobić jakiegoś spektakularnego. Innymi słowy, trzeba wzmocnić odporność, zobaczyć, czy organizm zacznie sobie sam z tym radzić. A jak nie, no to niestety stosować właśnie taką szamponoterapię i myślę, że to, co kupiłam, odpowiedni puder, który trochę osuszy skórę, będzie bardzo pożyteczny, ale zobaczymy. No, naczytałam się na ten temat dość sporo i to zdaje się, są jedyne wyjścia. W każdym razie jeszcze raz podkreślę, że cieszę się, że Maja ma jest tak łatwo obsługiwalna po prostu. Zjadła Majusia. Pięknie się najadła. Będzie spała kilka godzin, bo w brzuszku pełno. Kotek już, ona tak fajnie szybko schnie. Wszystko wchodzi w ręczniczek, a ona o, jeszcze troszeczkę jest, ale już ma dużo suchej sierści. Takiej czyściutkiej sierści. Idziesz do mnie, no chodź słoneczko, tak, poczekaj, ja sobie wezmę kocyk. No i teraz ostatni element programu, czyli mruczenie na kolankach. Kiciunia przyszła do mnie sama. Kochana taka. Ona potrzebuje kontaktu z człowiekiem. I tak jest bardzo dzielna. Siedzi tutaj już 10. dzień się zaczął. No to jeszcze nie jest tak źle. Nawet dobrze, nawet jej to było potrzebne. Widać było to, że potrzebuje takiego spokoju, ciszy. Ona siedziała tam w klatce w ekostraży przy kwarantannie kociej. No zresztą cały ten budynek jest pełen zwierząt, więc tam cały czas coś ktoś szczeka, wyje, miauczy. To też jest na pewno strasznie stresujące. To życzcie miłego dnia Majuni czyściuni, bo jest dzisiaj czyściuteńka. Tak, ona z jednej strony ma tutaj czarną wargę. To też tak wygląda, jakby miła była tak brudna. Ale ona ma po prostu tutaj czarną wargę. I to takie wrażenie nieładne sprawia. Tak? To co mówisz ciotkom? Co im mówisz? Nie martwcie się o mnie. Tak im mówisz? Nie martwcie się o mnie. Dam radę wszystkiemu. Prawda? Jestem dzielnym kotkiem. Tak. No to jeszcze raz miłej niedzieli. Pa!